Cześć i czołem. Dzisiaj o zabawkach do węszenia dla naszych czworonogów. Dwie najlepsze, które mamy w domu i rekomenduję moim podopiecznym, to jest mata węchowa i trochę mniejsza wersja, bardziej symetryczna kostka węchowa. Dla mniejszych psów, mata węchowa polecam ją dla większych psów. Rozbijmy sobie kilka mitów na temat maty czy zabawek w ogóle do węszenia. Często w internecie można przeczytać, że mata czy kostka węchowa te zabawki służą do tego, żeby psa wyciszyć żeby psa uspokoić, że węszenie smaczków z maty psa będzie wyciszać. I teraz, moi drodzy, jest to pewnego rodzaju powielane uproszczenie, ponieważ z jednej strony nasypanie tutaj suchej karmy, smakołyków różnego rodzaju i danie tego psu nie spowoduje, że on się uspokoi w danym momencie. Szukanie jedzenia, poszukiwanie dopaminy i znalezienie nagród w tym gąszczu polarowych, yy, skręconych supełków, pobudza psa, pobudza jego emocjonalny układ poszukiwania, i pies będzie się nakręcał, będzie się pobudzał do tego, żeby znaleźć to jedzenie, ale z drugiej strony jest to sposób na zaspokojenie jego potrzeby na stymulację umysłową, jego potrzeby na węszenie, jego potrzeby na pracę nosem i zwolnienia spożywanego posiłku. A zatem jeżeli będziemy to robić regularnie i w określonym kontekście, w pewnych zasadach, które ustalimy sobie wcześniej z psem, na przykład, że tematę dostaje tylko na swoim posłaniu, po spacerze, wtedy zaspokojenie tych potrzeb może się przełożyć długofalowo na to, że pies będzie spokojniejszy, bo ta potrzeba będzie zaspokojona, a on po zjedzeniu będzie miał powód, dla którego miałby później odpocząć. I w tym sensie możemy powiedzieć, że one psa. Uspokajają. Nie jednak na pewno, że danie takiej maty w danym momencie, właśnie teraz, psa uspokoi, bo ono tylko podniesie chwilowo emocje naszego czworonoga. Kolejna sprawa to te konkretne produkty, które w tym momencie widzicie. Otóż, e, współpracując z firmą Kabu, e, wybraliśmy dwa modele tych zabawek, które są najfajniejsze, bo są po pierwsze bardzo gęste, gęstsze niż zwyczajne maty dostępne gdzie indziej w sieci. I kolejna sprawa, są to maty, które nie są plecione na Gumowych tackach, czy jakichś podkładkach. Jeszcze kiedyś pamiętam, jak sam plotłem takie maty ręcznie dla moich podopiecznych i klientów, ale przez tamte maty jeszcze smaczki miały okazję przelatywać na drugą stronę. Ta mata węchowa jest trójwymiarowa, bo możemy ją wyładować i z jednej strony smaczkami, i z drugiej, i w ten sposób pies może ją sobie obracać, przetaczać łapą i znajdywać smaczki na każdym jej brzegu i z każdej strony. Natomiast kostka węchowa to jest po prostu taka powiedzmy połówka tej maty. Ona jest bardziej symetryczna w kształcie takiego kubika, i w tym, w tym sensie nadaje się lepiej dla mniejszych psów, które, nawet jak widziałem, ciułały moje podopieczne to po prostu stawały, opierając się przednimi łapkami, wyszukiwały sobie, toczyły sobie tę kul kulkę. Ona oczywiście też się sprawdzi dla większych psów, ale tutaj mniej karmy będziemy w stanie ukryć naraz, jednorazowo, dlatego małe psiaki. Małe psiaki polecam kostkę węchową, średnie i duże psy zdecydowanie matę węchową. Pamiętajmy o tym, że możemy te tematy wykorzystać sobie w bardzo fajny sposób, ucząc psa, że najfajniejszym miejscem w mieszkaniu jest jego wyrko, jego legowisko, i możemy to robić w taki sposób, że tematy czy kostki zostawiamy naszemu psu na legowisku przygotowane już, wypełnione jedzeniem, zanim wyjdziemy na spacer. Możemy o to poprosić naszego partnera czy innego domownika, dziecko, rodzica. Mamo, tato, proszę przygotujcie mi tematę węchową ze smaczkami w momencie, kiedy wyjdę z psem na spacer. I kiedy wracamy, pies odkrywa taką niespodziankę wypełnioną jedzeniem na swoim legowisku, co, u, co uczy go fajnie, że po spacerze, po odpięciu smyczy, zdjęciu szereg, warto polecieć do siebie na legowisko i sprawdzić, czy coś fajnego tam nie czeka. W taki sam sposób możemy wzmocnić też klatkę kenelową, jako takie ulubione miejsce, które pies często odwiedza i sprawdza, czy coś tam się fajnego nie znajduje po powrocie do domu. Tyle, moi drodzy Państwo, w tym odcinku. Prosty wybór w zasadzie oparty tylko i wyłącznie o rozmiar waszego czworonoga, ale niezwykła jakość, szycie w Polsce i wykorzystanie w zasadzie tylko materiału tego polaru, bo one są przyszywane, a nie są wiązane na żadnych plastikowych czy gumowych tackach. W związku z tym, e, Doskonały wybór, jeżeli macie chęć zapewnić taką rozrywkę i stymulację umysłową swoim czworonogom. Znajdziecie je na stronie psa.pl, a poniżej pod wideo i we wpisie znajdziecie również linki do tych konkretnych zabawek. No i tyle, moi drodzy. Widzimy się w kolejnym wideo, w kolejnym odcinku. Polecam serdecznie, Michał Dąbrowski.